jakiś na Q&A, zaraz światło się pojawi, bo prindu, jak nie ma światła, to słabo mnie będzie widać, wiadomo. Ale już to zmieniam. Proszę bardzo. Jest i Sebol we własnej osobie, jak to się mówi. Tylko by się zdało to inaczej zrobić. Ty. O. Teraz mi się bardziej wydaje. Albo jakoś tak, poczekaj. O. Super. Witam wszystkich zgromadzonych na kolejnym Q&A. No, zrobiłem szybciej, bo ktoś poprosił. A więc zaczynamy od pierwszego. Przepraszam, żeby nie przedłużać. Fajka sobie jeszcze zapalę, bo próbuję rzucić, bo miałem ostatnio problemy zdrowotne przez to, no ale jeszcze dokończę i może na elektryka przejdę. Zobaczymy. Może ktoś mnie zmotywuje, ale nie wiem. Nie potrafię się zmotywować sam już chyba. No zaczynamy od... Co tu dużo gadać kochanej Sandry, bardzo ją lubię, polubiłem. Na live ostatnio była ze mną i jest. Na ostatnich live'ach była dwóch. Może dzisiaj zrobię, zobaczymy. Ale uwielbiam tą moją widzkę. Stefanie Gross to jest jej nick, ale wiem, że jest Sandrą. Sandra, od razu cię pozdrawiam. Już cię pozdrowiłem, ale ciężkie pytania zadałaś, więc ja to odpowiem, ale ciężko będzie, naprawdę. Żeś mi dała zagwozdkę z dwoma. Ale tak. Zrobisz test chipsów lub herbat w butelkach? Tak. W herbatach może zrobię, ale nie wiem. Bo nie lubię tego. Jak to w ogóle nagrywa? Widać coś? Nieważne, aby mnie było słychać. Bo nie lubię brzoskwini, więc tylko cytrynowe może ewentualnie. Ale chipsów jak najbardziej. Napisz, jakie chcesz, mogę przetestować. Drugie pytanie. To jest też takie ciężkie. Kochać czy być kochanym? No właśnie. Bo z jednej strony kocham swoje widzki. Tak samo jak do ciebie się odzywałem na live'ach. Ale chciałbym być też kochanym, a nie wiem, czy ktoś mnie w ogóle kocha. Nie wiem. Czy jakaś widzka w ogóle w sensie kocha. Nie musi to być sens taki, że naprawdę mnie kocha, w sensie kocha. Tylko czy mnie kocha w ogóle jako youtubera na przykład. Bo wiadomo, że żadna mnie to pewnie nie kocha tak, że mówi, że kocham cię naprawdę, bądź ze mną tego, no wiadomo. Ale chociaż sam fakt, że mnie kocha jako youtubera, to mi się miło zrobi na sercu. To wolę być kochanym chyba przez widzki, ale też mogę kochać jak ktoś. Miejsce, które nigdy w życiu nie odwiedziłeś. No i dużo rzeczy. Do Chin chciałem kiedyś pojechać, to jest moje marzenie. Więc jakbyś się Sandra zabierała do Chin, Wal, ja mogę podjechać też z chęcią. No i nie wiem jeszcze gdzie. Znaczy do Chin to było moje marzenie, o. A w którym nie byłem, to ja wszędzie nie byłem. Tym bardziej czy Fuse T? Nie no, Fuse T zdecydowanie. Fuse T jest lepsza dla mnie, no ten z trawą cytrynową jest świetna. Ulubiony film i serial. Teraz jestem po obejrzeniu Wołynia, to był nie ulubiony, ale straszny był. Ciężki film. Ale ulubiony film. Sandra, poczekaj. Pytanie zadałaś, taki ulubiony film. No serial to na pewno Kiepskich lubię, Pierwszą miłość. Już mówiłem w jednym Q&A. Pierwszą miłość, Kiepskich oglądam. Czasem Rodzinkę oglądałem swego czasu. Ale Pierwsza miłość najbardziej serial z tych polskich. Ale ulubiony film. Seria Szybcy i Wściekli bardzo lubiłem. Znaczy lubię, bo jeszcze idą, cały czas kręcą. Piłę swego czasu jako horror robiłem. Też byłem na ostatniej. Horrorów tak dużo nie, komedii też trochę lubię, ale tak chyba Szybcy i Wściekli ta seria mi się podobała. Lubisz nagrywać odpowiedzi? Lubisz nagrywać odpowiedzi wideo? No czemu nie? Uwielbiam to robić przecież. Robię to dla ciebie, dla was, dla wszystkich. Masz zwierzę? Mam dwa koty. Na Instagrama sobie wejdź, ale ty nie wejdziesz, bo cię zaraz znajdę. Weź się, baż, cię zobaczę. I mam tak, dwa koty. Jedną kotkę znalazłem. W kukurydzy ze wsi mała była. A kot ma 15 lat. I miałam koszatniczki, ale już nie mam. 40 ileś miałam dokładnie. Czy potrafisz słuchać przyjaciół? No nie, niestety.
Nie chodzi o to, czy potrafię, czy nie, bo potrafię, ale nie mam przyjaciół, bo już wszyscy pouciekali. W sensie, jeden rodzinę założył, dziecko, drugi nie ma czasu tego. Czy kiedykolwiek zasnąłeś przy kąpie? Przy kąpie tak na biurku to nie wiem, może raz w życiu, ale kiedyś zasnąłem tak na łóżku, a kąt był włączony. I raz w ogóle na tydzień zostawiłem w domu. To prądu ile zeżarło. I teraz te pytanie, które mnie zaciekawiło, jak tu odpowiedzieć. Wymarzona noc poślubna to gdzie? No i teraz. Załóżmy teoretycznie, tak ci odpowiem. Załóżmy hipotetycznie, no tak w przenośni. Nie obraź się na mnie, Sandra, muszę jakiś przykład dać, więc na tobie będziesz przykładem. No przepraszam cię. Kurde, głupio mi aż, ale no wybacz mi. Załóżmy teoretycznie, że poznaliśmy się tego, jesteśmy razem. No i doszło do naszego poślubin, jak to się mówi, gdzieś tam się mówi za granicą. Tak się mówi o poślubin, za mąż pójścia, mówili. Nie wiem, tak dziwnie to mówi. I ja bym to zrobił tak. Nie zademonstruję ci to w postaci, nie wiem, gadki z kobietą, bo mi się nie chce aż tak rozwijać tego, bo chciałem to zrobić tak, że słuchaj, tak gadać, tak jakby z tobą gadać, no ale mogę niby tak zrobić, że pytasz mnie na przykład, ja mówię, gdzie chcesz jechać na noc poślubną? Oczywiście, jakbym był przy kasie, wiadomo, bo bez pieniędzy to nie ma co startować, nawet na noc poślubną. I ty mówisz, tu i tu. Załatwione, jedziemy. Gdzie chcesz, to jedziemy. Albo spędzicie w miłym towarzystwie razem. W sensie, nie musi być na noc poślubna. No właśnie, poczekaj, to tylko noc ma być jedna. No to nie wiem, no to oczywiście kwiaty, jakiś hotel, łożenie, no nie wiem, no. Trochę się zbłaźniłem, nie o to mi chodziło. Bo ta noc poślubna ma być jedna, a nie podróż. Ojej. Ale dobra, mówisz, gdzie chcesz noc poślubną spędzić, tam jedziemy. Do hotelu. Nie wiem, może nie chcesz od razu, no to nie wiem, do restauracji, no gdzie tam byś? Przykładowo, no nie mówię, że taki przykład dam, bo nie mam kogo dać do przykładu, więc Stefani, pozdrawiam cię, czyli Sandra znaczy, bo Stefani tutaj pisze, żeby zmieniła ten nick. Justyna P. napisała, druga Wicka bardzo fajna, którą też ostatnio jest na live'ach, w miarę często. To tak, Justyna P. napisała, pozdrawiam cię od razu, znowu. Ulubione danie to jest. Ostatnio wkręciłem się w makaron z takim sosem z Carrefoura, takim pesto, bardzo fajne. Spaghetti też lubię jako danie, ale lubię takie tradycyjne. Mielony. Bardzo dobrze robię, widziałaś kotleciki. Kotleciki robię schabowe dobrze. Z mizerią. Zobacz sobie moje dania na tym na gotuj z cebulą. Twoje wymarzone wakacje to gdzie? Do Chin chciałam pojechać, tak jak mówiłem. Ulubiony piłkarz? No niestety, Cristiano Ronaldo. Jeżeli jesteś za Messi, nie obraź się, ale lubię Messiego, nie mam nic do niego. Nawet zrymowało mi się. Ale tylko i wyłącznie Ronaldo. Jako piłkarz to Ronaldo. Teraz. Ceboliny miałeś lata, jak zacząłeś palić papieroski. Ideolo 4. Ideolo 4. Pozdrawiam od razu. 14 lat zacząłem palić z kolegą, tak po śmietnikach, bo nie było gdzie szukać, albo paczkę się znajdowało, ktoś zgubił. Ale tak naprawdę to od 17 lat zaciągam się. To 10 lat palę, bite 10. Spróbuję zapalić tego za czym. Co to jest? Trochę Sandrę zawstydzę, chyba sam siebie zawstydziłem tym głupotami, co wygadywałem. Przepraszam, ale Maskedman, od razu cię pozdrawiam. Pierwsze, jak często golisz włosy łonowe? Wtedy, kiedy trzeba, no bo tak głupio pytasz, aż nie wiem, co odpowiedzieć. Jak często spotykasz się ze swoją dziewczyną? Niestety, ale nie trafiłeś, nie mam dziewczyny. Podrywam jakieś wicki na czacie, no ale to podryw jest tylko, a nie dziewczyna. A podryw to co innego, to jeszcze nie jest dziewczyna. Żebyś źle nie zrozumiał mnie albo siebie, albo. Zobaczę tylko, czy nagrywa, przepraszam, ale. 9 minut, a tylko 3 pytania odpowiedziałem, trochę wstyd. Ale. Chętne wicki proszę na czat, na priv. Kiedy pójdziesz do pracy, masz 17, 28, 0. Nie mylisz trochę o przyszłości. No właśnie.
z kim tą przyszłość układać, powiedz mi, sam ze sobą? Jakby było na przykład z kim, no to pewnie, że tak. Czemu nie? Zaczniesz robić testy tytoni? Na razie nie, ale może kiedyś. I Mateusz Nawrotki, od razu się pozdrawiam. Zrobić test wina taniego? Może zrobię, czemu nie? Ale nie lubię wina za bardzo. Zapiszcie wąsy. Zapuśćcie wąsy chyba. Nie wiem, zapuszczone? Nie wiem, czy zapuszczę. Dlaczego pali się papierosy? No bo próbuję rzucić zwykłe, ale ciężko idzie. Miłego dnia, dziękuję. Już dzień się skończył, bo nagrywam to w nocy trochę. Wieczorem, 21. Masz nowy kiosk, pokażesz go. Nie mam, Pol. Pozdrawiam cię, Pol, od razu. Nie mam kiosku. Gawronek. Pozdrawiam Gawronka od razu. Pierwsze. Twój największy przypał w wieku szkolnym. Musisz zobaczyć. Nie będę teraz ci opowiadał. Będzie film o tym. Jak fajka babce na głowę rzuciłem, a potem pan mnie straszył, że... Przyznaj się, czy to ty. Przyznaj się. Tak ci tylko streszczę, że fajka na głowę jej rzuciłem z okna. Przypalony był i facet mi straszył, ale to będzie o tym historia. Dwa. Jakie masz marzenie? Poznać jakąś fajną dziewczynę. To jest moje marzenie chyba. No i wyjechać do tych Chin. Poznać dziewczynę taką fajną, jak nie wiem, jak jakaś... Nie wiem, Sandra, może... Bo stamtąd mi nie wyszło. Może Justyna jest fajna, kto wie. Tak teoretycznie mówię, no poznać kogoś fajnego. Czy nagrasz jakiś gameplay? Nie teraz, ale nagram. O, Major Cichy zadał dużo pytań, więc... Major Cichy, witam. I odpowiem ci na tyle pytań, co i pozdrawiam cię od razu. Jak coś wiedzieć, to byłem u lekarza, dostałem co trzeba. Jakieś tam środki, jakieś maści, bo tu muszę to zlikwidować. No ale masz na Facebooku, jak się odezwiesz, to zobaczysz. Sebol, ile centymetrów? Czego? U mnie 1,67 m. Ile miałeś kobiet? No tak, jedną dziewczynę miałam w klasie podstawowej, ale zmarnowałam ją. Laska była niezła, ale odprowadzałam ją do domu, tego. Potem raz mnie zapytała, czy chcę z nią chodzić, a ja się wstydziłem. Nie chciałem. I teraz żałuję, nie mogę z niej nawet znaleźć, gdzie ona jest teraz. I miałam wcześniej tą, co mnie oszukała na pieniądze. To była chwilowo ze mną, ale to na pieniądze była tylko, więc... Niemiłe wspomnienie, więc nie chcę o tym wspominać, bo... Tu obiadki, tu tego. Na rok się byłem, ale w sensie... Zwiedzałem tam ludzi po prostu. Zapalę sobie jeszcze normalnego, bo coś... Mam jakąś chęć, mało paliłem się. Powiem ci tak. Byłem, ale tylko zwiedzić ludzi tam. Chciałbyś, Rokse, żebyśmy ci opłacili? Nie? Nie obraźcie się, Wicki, ale wolałbym jakąś Wickę, w sensie poznać i mieć i po co mi Roksa potrzebna, albo jakąś dziewczynę. Po co mi Roksa, będę płacił jeszcze czego? No opłacili, no to wiem, że opłacicie, ale... Sister czy Sandra? No tak, teraz jest to pytanie, które mnie też zazdołowało. Co wybrać, bo tak. Sister nie wiem, jak wygląda, Sandra też nie wiem, naprawdę, nie wiem, kto to jest. Sister ma jakieś profilowe, nie wiem, czy to jest prawdziwe. I Sister jest tajemnicza, przyjdzie raz na live'a, jako pierwsza ostatnio była i potem już jej nie było prawie wcale na live'ie. Nie wiem. Zmieniła profilowe, nie wiem, czy to ona. Jest tajemnicza. No dobra, a Sandra? Sandra to jest też taka trudna osoba, bo tak. Zdjęcia mi nie chce wysłać. Nie widziałam jej w ogóle. Wiem, ile ma lat, wiem, jak się nazywa. Wszystko wiem, ale... Ale szczerze, po tym, co pisała, to bardziej Sandrę bym wolał, szczerze. Bo jest miła strasznie. Sister też miła tego, ale ostatnio coś się opuszcza w live'ach. Nie wiem, nie ma czasu czy co. Ale Sandra to naprawdę buziaczek dla niej, bo fajna. Fajna dziewczyna, nie wiem. Nie widziałam, ale mam nadzieję, że zobaczę chociaż zdjęcie. Żeby tylko się upewnić, że jest tak fajna, jak myśli. Ulubione owoc, warzywo i słodycze, tak. Owoce nie lubię żadnego. Kiedyś wam powiem, dlaczego nie lubię. Warzywo to będzie... Cebulę bardzo lubię jeść do wszystkiego. A słodycz to chipsy. Czekolady nie lubię, bo zęby, ale słodycz to chipsy. Kiedy pierwszy raz był seks? No nie, no takie rzeczy pytasz, ale ty jesteś taki troszkę taki zboczuszek trochę. Zboczuszek trochę. No zboczony jest ten Majer. No ci powiem, że wtedy był seks, kiedy był, a nie. No to jak ci mam odpowiedzieć? No.
Na pewno ci powiem, że z tą, co mnie oszukała na pieniądze, miało niby być. Tu zrobiłem taki numer, mówię, tutaj wejdę, ją zaproszę, bo tu ją zaprosiłem tutaj do tego domu tutaj. Mówię, o, tam kondony leżą. Mówię, może się zahaczy. Zobaczy, może powie tego. A ona przyszła tu się uczyć, przyszła i ze mną gadać o pracy swojej u tego szefa, co tu pracowała w kiosku. I mówi, on tu się będzie mył niedługo, bo on miał przyjść się wykąpać, bo tam rodziny były. Chodź położymy zużytego, niby kondona zużytego, takiego otwartego, na ziemię. Pomyśl, że się bzykaliśmy. Ojej, wielkie co. Ulubiony kolor? Czarny lubię, czarny, ciemne kolory, ale lubię ciemne po prostu, czarne. Dzięki Majer za tyle pytania, było wyczerpujące. Zobaczymy, ile się już nagrywa. 15 minut, a tyle pytań, dopiero mało coś. XXX, pozdrawiam, będę zapytał, jakie masz grzały w Kilinie? Te kanadyjskie takie, Alien coś tam, ale z Kanady, za 50 zł dwie grzałki, jedna po 25. Jakie masz lub miałeś akusy w Smoku, Mac i Ewiku? LG GH2. Na ilu watach wapujesz najczęściej? 40, 60? Jakie kanały wapowania oglądasz i czy w ogóle oglądasz? Tylko For Clouda, oni wapują. No i Vape Tech Poland. Edymka nie lubię, czasem tylko zobaczę co tam nagrał, ale nie lubię go oglądać w ogóle. Dzięki, to wszystko. Pozdrawiam. Pozdrawiam, dziękuję. Teramergli zapytał, on ma dziwne jakieś pytania. Dla drużyny weźmiesz wyrok na klatę? No wezmę. Dla dziewczyny, dla drużyny wziąłbym, a jak? Poświęcić się trzeba dla ziomków. Czy w gaciach trzymasz towar? Nie, nie trzymam. Faja jebie ci towarem? Nie, nie jebie. Wiesz co jest 5? Nie zadaję takich pytań, na przykład jaka jest 300 liczba po przecinku w liczbie pi? Czy ziemia? To też nie wiem, ja w szkole to byłem taki słaby z matmy, że czy ziemia jest płaska? No major twierdził, że płaska, ale nie wiadomo. Ja twierdzę, że jest okrągła dla mnie, zawsze była okrągła, no ale major twierdzi, że płaska, więc powiedzmy, że taka prawda jest, nie wiem. Ale dzięki Merwin. Szoty z kol na 17, ile ważysz? Powiem Ci tylko tak teoretycznie, nie da się dokładnie zważyć. Od 65 do 75, tak teoretycznie. Te granice. Kiedyś się ważyłem u cioci, chyba było 72, ale nie jestem pewny. Na święta teraz. Wielkanocne, bo nie mam wagi w domu, przyznać się. Wstyd przyznać się, ale dzięki, szoty szkolne 17. Sebastian Muchowski, ktoś się pode mnie podszył, dziękuję, no fajnie, pozdrawiam Cię, sam siebie pozdrawiam. Pierwszy, na Sylwestra robisz test fajerwerków? Nie wiem, zobaczę, może zrobię, jak będę miał. Na tłusty czwartek zrobić test pączków? Nie lubię pączków za bardzo, za słodkie dla mnie i nie jadę. Mogę faworki zjeść. Trzecie, jak się nazywa marka Twojego telefonu, na którym masz kanał? Znaczy kanał mam na każdym telefonie. Tu mam Chińczyka, tego Ukitela za watt CTS, 10 tysięcy bateria, a na Samsung J5 nagrywa. Dzięki Sebastian, sam się pozdrowiłem. Czy popierasz obrazki na paczkach fajek, czy wolałbyś palenie zabija? Nie mam nic do obrazków, ale wolę palenie zabija. Amersa, pozdrawiam Cię. Obrazki są brzydkie w ogóle. Amersa jeszcze dalej zadał pytanie. Pierwsze, czy jak zrobisz test papierosów, zrobisz go na słynnej białej ścianie? Słynna biała ściana, no mogę zrobić nawet przy tych, ale na razie mam nagrane gdzie indziej. Jeden może zrobię, no ale mam teraz kamerę nową, a jest w domu, to jak na ścianie? O której godzinie wstajesz i idziesz spać? Pozdrawiam. Spać idę późno, bo siedzę z widzkami i z widzami na live'ie, ale jest przyjemnie bardzo. Kładę się o 4, a wstaję 7-8, to tam trochę śpię 4 godziny. Koso Drzewina pytał, ćpałeś kiedyś? Nie, ale marihuanę zażywałem, przyznaję się. Wstyd, nie wstyd, pozdrawiam Cię Koso Drzewina, ale miałem taką jazdę fajną po marihuanie, ale może Wam powiem Wam tutaj. Wziął mi kolega, dał marihuanę i dał zapalić i mówi, chodź do mojej matki, pójdziemy tam do kiosku niedaleko. Mówi, czy ty pójdziesz w takim stanie? A ja tak się śmiałam, haha, no pójdę, a co to? Moja matka nie jest taka mądra, żeby wiedzieć. I pytam się matki, no i co tam? I tak się śmieje. I on mówi, rejestrujecie tutaj numer? A moja matka mówi, nie, nie rejestrujemy. A ja mówię, ale oszukują, przecież tu pisze, tu zarejestrujesz numer w Play. Tak, haha, i się śmiałam. No, że oszukują, no ale. Pozdrawiam, Kosza Drzewina. Mateusz Oficjal, pozdrawiam od razu. Jeden, zrobisz test fajek? Robię cały czas, jak robię. Zrobić test Monsterka? No może zrobię. A drugiego, hashtag 2, no może. Trzymasz samochód? Nie mam. Ile ważysz, ile masz centymetrów? Zmieść się przed odcinkiem. To ci powiedziałem tak. Ważę 65, 75, coś takiego. A 1,65, 1,66 albo 7, bo się mierzyłem, ale nie wiem, czy dokładnie zmierzyłem. I na końcu Justyna, miłego dnia. Miłego, pozdrawiam, buziaczek dla Ciebie też leci od Sebola, wiernego youtubera, czy tam.
Ty wiernym widzką jesteś. Dlaczego te języki mi wszyscy wysyłają? Języka mi pokazujesz tak. Po co? Ale dziękuję. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Dzięki za Q&A. Wbijajcie na grupę Sebol Gang, na mojego Instagrama Sebol i ty, na Facebooka Sebastian Sebol Bochowski. Tam coś się dzieje. I trzymaj ta się ludziska. Pozdrawiam Wicki, Sandra, trzymaj się. Może ci się live'a zrobię, ale nie wiem, zobaczymy. Pewnie może zrobię, zobaczymy. Buziak dla was, dla wszystkich. Pa, pa.